Nagranie i produkcja Studio Plac. Polityka cię fascynuje? Lubisz zajrzeć za kulisy zdarzeń i dowiedzieć się więcej niż inni? Posłuchać, co mają do powiedzenia politycy w nieoficjalnych rozmowach. To dla ciebie jest podcast Niedyskrecje Parlamentarne do Słuchania. Zapraszają Joanna Miziołek i Eliza Olczyk. Dzień dobry, Joanna Mziołek. I Eliza Olczyk, to jest podcast Niedyskrecje Parlamentarne do Słuchania. Dzisiaj mamy gościa specjalnego, Michała Dworczyka, posła PiSu, byłego szefa kancelarii i premiera Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry. Dzień dobry panią, dzień, dzień dobry państwu. A, a pan Michał Dworczyk jest naszym gościem, dlatego że w tej chwili, w sobotę, przypada druga rocznica wybuchu wojny w Ukrainie. I właśnie o tym będziemy rozmawiać, o sytuacji, na Ukrainie, o tym, jak zmienia się tam sytuacja na froncie. Zdaje się, że na niezbyt korzystną, ale to już nam pan poseł wszystko opowie. O tym, jak zmieniły się nastroje społeczne w Polsce, jeżeli chodzi o wojnę i o pomoc Ukraińcom, a także o sytuację w, u nas, w naszym kraju, w związku z napływem produktów rolnych z Ukrainy. To... Czyli będziemy rozmawiać co najmniej 4-5 godzin bo. <głos》głos》> <głos》> Wachlarz tematów, które pani redaktor przedstawiła, jest bardzo to szeroki. To są tylko trzy tematy. I zaczynamy od, od sytuacji właśnie w, dotyczącej nastrojów. Co takiego się wydarzyło przez te dwa lata, że nastroje w Polsce względem Ukrainy się tak zmieniły. Bo chyba się zmieniły, czy może się mylę? Nie, no, oczywiście, że się zmieniły i e, pokazują to dobitnie różnego rodzaju badania, które są przecież regularnie w naszym kraju prowadzone. Zresztą nastroje zmieniły się wszędzie, nie tylko w Polsce, bo na Ukrainie również te nastroje się zmieniły po początkowym etapie. No, nie chcę nazywać tego euforią, ale takiego, ol, takiej olbrzymiej mobilizacji polskiego społeczeństwa po tym, kiedy Rosja w sposób pełnoskalowy zaatakowała Ukrainę, czy rozwinęła dotychczas prowadzone działania na wschodzie kraju na atak pełnoskalowy. To po tym nastąpiła pełna mobilizacja polskiego społeczeństwa i tak naprawdę trudno byłoby znaleźć rodzinę, która nie pomagała ukraińskim uchodźcom, która. Nie była zaangażowana w takiej bądź innej formie w pomoc naszym sąsiadom, którzy uciekali przed wojną. I oczywiście, im dłużej ten konflikt trwał, im bardziej sytuacja się stabilizowała to znaczy, po tym jak się okazało, że Ukraina jednak nie upadnie bo przecież bardzo wiele osób ekspertów również było na początku tego konfliktu pełnoskalowego przekonanych, że Ukraina się nie utrzyma jako niepodległe to to państwo. Więc, że to właśnie długo nie potrwa. Więc, tak, długo nie potrwa. Mhm. Więc po tym, kiedy okazało się, że Ukraina obroni się, że ten konflikt będzie długi, przewlekły i wszystko, co się z tym wiąże, te wszystkie negatywne zjawiska, które się z tym wiążą, będą dotykały i Ukrainę, ale też i sąsiadów, czyli Polskę. Przez kolejne lata. No to wraz z upływem czasu nasze nastawienie, nasze jako społeczeństwa również zmieniało się. No, zaczęło się pojawiać też dosyć w sposób zrozumiały pewne zmęczenie różnego rodzaju niedogodnościami, różnego rodzaju napięcia. Wewnątrz Polski. A no kulminację przeszli... tego, jeśli można powiedzieć, hmm. obserwujemy Teraz. w ostatnich miesiącach, w ostatnich tygodniach. No bo można jednak odnieść wrażenie, że dosyć szybko przeszliśmy od takiej euforycznej przyjaźni, prawie że miłości, do silnej niechęci wzajemnej. Nie, to to, 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 nie to jest, za dużo to, powiedziałem. To nie jest chyba prawda. Polska na Ukrainie cały czas jest postrzegana bardzo pozytywnie, a Polacy są wymieniani absolutnie w czołówce narodu do których ukraińcy deklarują sympatię i wdzięczność za pomoc. Polacy też chcą pomagać nadal Ukraińcom i mają pozytywny stosunek do Ukraińców, ale oczywiście odsetek osób, które właśnie taki pozytywny stosunek ma do naszych wschodnich sąsiadów z Ukrainy, zmniejszył się w sposób zdecydowany tak samo jak zmniejszyła się w sposób radykalny liczba osób zaangażowanych w pomoc albo przynajmniej tych, którzy uważają, że Polska powinna tę pomoc kontynuować. Tak jak powiedziałem, zmęczenie wojną dotyka nie tylko Ukraińców, którzy bronią się przed atakiem rosyjskim, ale również jej sąsiadów, w tym Polaków. No i polityków dotyka. No bo Władimir Załański mówi o Kpinie, jako o proteście rolników polskich. I tutaj mamy chyba największy problem, problem zbożowy dzisiaj. No, tych problemów jest dużo więcej. Dlatego oczywiście problem z. z... Sytuacją gospodarczą, czy z relacjami handlowymi, czy z wymianą handlową między Polską a Ukrainą, czy Polską a Unią Europejską jest bardzo poważne, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, myśmy się do tego nie przygotowali i nadal wydaje się, że poważnych działań w tym zakresie nie ma. To znaczy, wszyscy byliśmy bardzo pozytywnie nastawieni do tego, aby Ukrainę przyjąć do Unii Europejskiej, aby zbliżała się do Europy, jak najszybciej zostały podjętych szereg decyzji również tych decyzji które otwierały rynek europejski w tym rynek polski na napływ towarów z Ukrainy ale równocześnie nie zapewniono stosownego zabezpieczenia dla polskich rolników czy rolników w krajach graniczących z Ukrainą i, I to o ile było i to o, ile było i to o ile było tak ale ja przepraszam nie wypieram się tego jeśli jasne, pani by jasne, pozwoliła ale nie, mi do... dlaczego bardzo dokończyć, to, to byłbym bardzo zobowiązany. I o ile to było zrozumiałe w pierwszej fazie konfliktu, kiedy działo się bardzo dużo i atmosfera była bardzo gorąca i trzeba było bardzo szybko podejmować decyzje, o tyle dzisiaj no już o tym trzeba bardzo poważnie nie tylko rozmawiać, ale podejmować działania i decyzje. I tutaj nie są to tylko decyzje na poziomie polskiego rządu, bo oczywiście możemy powiedzieć, że powinna zostać zamknięta Definitywnie granica z Ukrainą, ale to nie rozwiąże żadnego problemu, raczej będzie to problemy generowało. Powinny zostać wypracowane na poziomie Unii Europejskiej takie rozwiązania, związane raz z napływem produktów rolno-spożywczych na teren Unii Europejskiej, dwa z osłoną dla rolników w krajach Unii, żeby nie było napięć społecznych, żeby nie niszczyć rolnictwa w Polsce czy w innych krajach, bo. Dzisiaj rolnicy w Polsce czy innych krajach Unii Europejskiej nie mają szans konkurować z rolnikami, z producentami żywności z Ukrainy. Polscy rolnicy, polscy producenci żywności są, mają związane ręce przez szereg przepisów do, związanych z jakością produkowanej żywności. Są wszyscy jesteśmy członkami jednolitego rynku energetycznego, w związku z tym ceny prądu, ceny energii są określone na Ukrainy nie tego wszystkiego nie ma. Ukraińcy, ukraiński producent rolny, bo mamy do czynienia tam przede wszystkim z olbrzymimi holdingami rolno- spożywczymi, a nie drobnymi rolnikami, tylko przede wszystkim są to I to głównie światowe, duże, wie, tak naprawdę. Gdzie fundusze światowe mają bardzo dużą część udziałów, chociaż oligarchowie ukraińscy również mają udziały w tych holdingach. I tak jak już ten temat poruszyliśmy, to warto dodać, że duża część tych holdingów nie płaci podatków na Ukrainie, tylko gdzie indziej. Ale w Wracając, wracając do produkcji rolno-spożywczej, tam żadnych ograniczeń fitosanitarnych takich jakie są w Unii Europejskiej nie ma. Tam cena prądu jest zupełnie inna. Tam płaca minimalna jest zupełnie inna i tak dalej i tak dalej moglibyśmy wymieniać. No dobrze, ale Krótko czego mówiąc, zaniechał konkurować pana rząd? konkurować z rolnikami e, ukraińskimi, rolnicy polscy czy rolnicy z innych krajów europejskich dzisiaj nie mogą i tę sytuację trzeba e, e, trzeba e, w jakiś sposób e, rozwiązać, prawda? Ten problem trzeba rozwiązać, na przykład przygotowując programy wprowadzając programy osłonowe dla polskich rolników i regulując kwestie jakości żywności, która wjeżdża na teren Polski i Unii Europejskiej. Nie wiem czy można powiedzieć, że rząd Prawa i Sprawiedliwości czegoś zaniedbał, to znaczy na pewno zaniedbaliśmy różne kwestie, bo tylko ten, który nic nie robi, nie popełnia błędów, a rządząc przez 8 lat, oczywiście ileś błędów zostało popełnionych, czy tutaj akurat został popełniony błąd, może tak, może nie. Protesty zaczęły się już za waszych rządów. No tak, tylko że myśmy wtedy podjęli decyzję o zamknięciu granicy dla dużej części produktów. Ale sam Pan powiedział, że zamknięcie granic tak, nie rozwiąże Dlałem, oczywiście, że tak powiedziałem i podtrzymuję to. Natomiast... Krótkofalowo to jest rozwiązanie, krótkoterminowo to jest rozwiązanie, dlatego że to no, chroni polskiego rolnika, ale długofalowo oczywiście to nie jest żadne rozwiązanie, to jest raczej decyzja, która potęguje problemy i komplikuje relacje polsko-ukraińskie. I mam wrażenie, że dzisiaj rządzący trochę uciekają od tego tematu, licząc nie bardzo wiem na co czy że sam się rozwiąże, czy że zrzucą wszystko na poprzedników i będą mogli trwać w takim stanie, Zawieszenia. No, na pewno nie. Ten problem będzie Tuska. narastał. Wina Tuska. Ja wie pani, chciałbym, żebyśmy przynajmniej w rozmowie z panią nie musieli cały czas używać tych pałek politycznych, tylko mówić raczej o problemach, a nie o X, Y czy, czy kimś innym. E, ja wskazuję na realny problem, z którym trzeba się zmierzyć i nie wiem, być może są prowadzone rozmowy na poziomie Unii Europejskiej, być może są jakieś działania już podjęte. Ja o tym nie wiem, dlatego powiedziałem, że nie widzę aby coś w tej sprawie się działo. Słyszałem szumne zapowiedzi, pamiętam jeszcze przed stworzeniem rządu Donalda Tuska, Paweł Kowal, poseł Platformy Obywatelskiej. Nie, nie budowy, jest żadnym pełnomocnikiem, to jest pełnomocnik INSPE, A, no. bo już kilka powołany. tygodni temu, czy Dobra. za chwilę, nie wiem, półtora miesiąca minie, Donald plus zapowiedział, że pan poseł Kowal zostanie powołany, ale na razie nie został powołany, na razie jest szefem Komisji Spraw Zagranicznych Sejmowej, ale krótko mówiąc, wówczas pan poseł Kowal mówił, że to są rzeczy, które trzeba szybko załatwić, które jak tylko Platforma obywatelska przejmie władze zostaną rozwiązane. Ja trzymam kciuki za rząd Donalda Tuska, aby no. rozwiązał problemy polsko-ukraińskie, w tym problemy na granicy. Tylko problem polega na tym, że to nie są proste sprawy i ich nie da się rozwiązać jedną decyzją. Do tego trzeba determinacji i do tego trzeba wysiłku i zaangażowania. Ja na razie tego nie widzę. Donald Tusk był na Ukrainie, był w Kijowie, spotkał się z Władym No Pan ma swoje kontakt na Ukrainie. Co z tej wizyty wyszło? Miała być jakaś autostrada przez lwów, zdaje się, tam taka była zapowiedź nawet. Bardzo dobrze, że Donald Tusk odwiedził Kijów, bo bardzo ważne jest, żeby pokazywać zarówno naszym partnerom na Ukrainie, jak i w Europie, że Ukraina, wsparcie dla Ukrainy jest jednym z priorytetów polskiej polityki zagranicznej, więc dobrze, że taka wizyta się odbyła. Wcześniej Kijów odwiedził minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, również bardzo dobra decyzja. Natomiast ważne, żeby poza tymi decyzjami i gestami, które oczywiście w polityce również są ważne, ale poszły konkrety. Przed chwilą powiedziałem, że tych konkretów jak na razie nie widać. Oczywiście to nie znaczy, że ich nie ma, bo być może w rządzie toczą się jakieś prace i rozmowy polsko-ukraińskie trwają, które mają rozwiązać problemy. Ja na razie tego nie widzę. Na pewno była taka duża nadzieja stworzona przez polityków Platformy Obywatelskiej po stronie ukraińskiej, że po zmianie rządu w Polsce problemy się rozwiążą. No, Dzisiejsza sytuacja pokazuje, że problemy wcale nie zostały rozwiązane. Problemy wręcz jeszcze przeciwnie. wręcz nasiliły przeciwnie się. nasiliły się, prawda? I tutaj na razie mamy taki stan przejściowy, powiedziałbym, po tym, kiedy właśnie było oczekiwanie na to, że nowy rząd będzie lepszym partnerem do rozmowy, skończyła się na jakiś czas krytyka w mediach ukraińskich, które dzisiaj są kontrolowane w sposób absolutnie stuprocentowy przez rząd ukraiński, więc skończyła się krytyka Polski. No, nie ma się temu dziwić, nie ma się czemu dziwić, bo Ukraina jest krajem w czasie prowadzącym wojnę, prawda, więc cenzura, czy cenzura, no cenzura, Kontro, krótko mówiąc, kontrola, kontrola po treści informacji, i kontrola informacji ukazują. jest czymś naturalnym w takiej no, sytuacji, tak, więc oczywiście. ja nie mówię tego, żeby krytykować Ukrainę, tylko żeby powiedzieć, że to, co się pojawia w przestrzeni medialnej Ukrainy jest kontrolowane przez rząd i te treści są filtrowane. W związku z tym po zmianie rządu na jakiś czas ustała krytyka Polski, natomiast na jakiś czas też ustały komentarze negatywne. Polityków ukraińskich, no ale teraz słyszymy już choćby w wypowiedziach pana prezydenta Zełańskiego powrót do tej dawnej retoryki, czyli te nadzieje, nie wiem czy zostały pogrzebane, mam nadzieję, że jeszcze nie, ale na pewno już nastąpił pierwszy zawód. I jak rozmawiam nieformalnie z różnymi politykami czy wojskowymi ukraińskimi, to cały czas tam jest oczekiwanie, że jednak coś się zmieni, coś się ruszy. Na razie a oni czego wprost, oczekują, że po prostu się otworzy te granice i, i, i cała, e, wszystko, co oni To jest jeden z problemów, tak, że wiedzy? część osób e, patrzy na to dosyć jednostronnie, co też e, można jakby usprawiedliwiać, prawda, tym, że no, u, oni mówią tak, u nas jest wojna, u nas każdego dnia giną żołnierze, giną cywile. No wiadomo, no, nam, walczymy za was, dokładnie też. Dokładnie tak, no. walczymy za was, mówią, więc się nam należy. Nie Ponieście trochę się kosztów, pomóc, tak? tak jest. No Ale mhm. wiemy, że to jest tylko połowa, prawdy, bo inną drugą połową jest to, że jeżeli nie będzie przekonania w społeczeństwach Europy Zachodniej, Europy Centralnej do tego, że trzeba pomagać Ukrainie i że poszczególne grupy zawodowe nie będą Cierpiały na tej pomocy, no to jeśli nie będzie właśnie tej dobrej atmosfery, to ta pomoc szybko przestanie płynąć do Ukrainy. W związku z tym, u, nie, u części naszych partnerów ukraińskich, brakuje zrozumienia sytuacji wewnętrznej krajów graniczących z Ukrainą, w tym Polski, no bo my jesteśmy najważniejszym korytarzem łączącym Ukrainę z resztą Europy. I tutaj jest, natomiast jest jeszcze coś dodatkowego, co jest jakby naturalne w takiej sytuacji, bo przy każdej zmianie władzy następuje pewne zawieszenie działań, prawda? Zmieniają się urzędnicy, dyrektorzy, wicedyrektorzy, ministrowie, wiceministrowie, nie bardzo wiadomo z kim rozmawiać, ludzie muszą się poznać. Na to wszystko potrzebny jest czas i to też jest zrozumiałe, tylko, że tam jest wojna. I teraz, jeżeli ja słyszę, prawda, od różnych polityków ukraińskich, słuchajcie, no, do załatwienia jest, jeśli chodzi o wsparcie dla frontu to, to i to i to są różnego rodzaju czasami można by powiedzieć drobne organizacyjne logistyczne sprawy to nie są wielkie e, umowy międzynarodowe tak wielkie jakieś decyzje polityczne to jest po prostu taka siermiężna praca która musi być wykonywana każdego dnia żeby logistyka działała na przykład prawda w związku z tym oni mówią no dobrze no ale to z kim rozmawiać w końcu tak albo no rozmawiamy ale no nie ma jakby drugiego e, nie ma konsekwencji tej rozmowy nie ma tego drugiego kroku więc ja to składam cały czas na karp tego, że w poszczególnych ministerstwach no ministrowie muszą sobie stworzyć, zbudować swój aparat działania, prawda? I najpierw są w sposób naturalny skupieni na wewnętrznych kwestiach. Mówię tutaj o obecnym rządzie polskim, tak? Natomiast ten czas mija, tam trwa wojna i tutaj naprawdę rząd pana premiera Tuska powinien się sprężyć i w tych sprawach, które naprawdę niecierp są niecierpiące zwłoki, ruszyć z rozwiązywaniem. Problemów takich, między innymi, o których rozmawiamy. A na koniec, jak pan ocenia obecną sytuację na froncie? To znaczy, wiemy, że ta wojna nie idzie po myśli Ukraińców, ale również i Europy, ale czy to oznacza, że możemy powiedzieć, że ta wojna w jakiejś tam niedalekiej czy dalszej perspektywie zostanie po prostu przegrana? Ja nie wiem, jak się potoczy, jak się rozwinie sytuacja. Natomiast, no, możemy mówić o faktach, tak? Nie, nie podejmuje się spekulacji na temat tego, jak będzie to wszystko wyglądało za pół roku, za rok i za dwa lata, bo jest bardzo dużo zmiennych, które mają na to wpływ, a, a my z kolei na te zmienne wpływu nie mamy, bo zaczynając od sytuacji wewnętrznej na Ukrainie, poprzez sytuację w Stanach Zjednoczonych, w Unii Europejskiej i moglibyśmy tak wymieniać różne czynniki, na no które tak. wpływu nie mamy. Natomiast bez wątpienia wewnątrz Ukrainy sytuacja się zmienia. Zmienia się, jedno jest jakby niezmienne. Tak? To znaczy, cały czas statystyczny Ukrainiec mówi, że musimy walczyć do zwycięstwa, musimy, nie możemy prawda, pogodzić się z oddaniem części terytorium kraju. Tylko że po pierwsze, te słowa nie są wypowiadane już z taką pewnością, determinacją i radością płynącą z faktów to, że wierzę, że to zwycięstwo jest gdzieś na horyzoncie blisko, prawda? tylko no jest to powtarzane z przekonaniem, ale tej radości i pewności bliskiego zwycięstwa już nie ma, a na początku to było. Czy to było uzasadnione, czy nie, to jest oddzielny temat, ale to pokazuje pewien stan ducha społeczeństwa. Tak, natomiast ta determinacja do obrony przed Rosją i nieoddawania terytorium w społeczeństwie cały czas istnieje ale zmienia się w sposób wyraźny sytuacja na froncie bo mniej więcej od pół roku no, widać erozję morale ukraińskiej armii to morale cały czas jest wysokie w stosunku do no, znaczy to może inaczej to morale cały czas jest wysokie ale widać już po prostu zmęczenie wiele oddziałów walczy od początku wojny od czyli 2014 za minie, roku tak no tak to wielu Rzeczywiście walczy, ale ja nawet ograniczam się do tych, którzy walczą od lutego mm. czy marca 2022 roku. Miną za chwilę dwa lata, prawda? Są. Olbrzymie problemy, które dręczą ukraińskie siły zbrojne. O ile na początku bardzo wiele problemów, kłopotów było rozwiązywane na bazie takiego entuzjazmu, dzięki entuzjazmowi ogólnej mobilizacji społeczeństwa, no to dzisiaj coraz więcej tych problemów widać, że jest nierozwiązanych i że one stają się coraz poważniejsze. Jest oczywiście fundamentalny problem z dostateczną ilością pomocy która płynie z zachodu. Są problemy wewnętrzne w armii ukraińskiej, są problemy w polityce ukraińskiej wewnętrznej, która wróciła może nie na pokojowe tory, ale ta polityka wróciła, bo ile w pierwszych miesiącach wojny cały naród można powiedzieć i też cała klasa polityczna była skupiona wokół prezydenta Zełenskiego i w ogóle nie było jakby takiej Politycznej, nie było wewnętrznej polityki na Ukrainie. O tyle dzisiaj ta wewnętrzna polityka już wróciła z wszystkimi tego konsekwencjami, gdzie zwalczają się różne koterie, gdzie z różni pana tak. oligarchowie próbują wpływać na władzę. No, to wszystko to są olbrzymie wyzwania dla Ukrainy. Pani dotknęła ważnego. Wątku, czyli zmiany głównodowodzącego generała Załużnego zastąpił generał Syrski. No to też będzie miało na pewno swoje konsekwencje, ale w tej chwili też tak jak rozmawiałem dosłownie dwa dni temu z wojskowymi ukraińskimi, no w tej chwili też jakby trwa jakby budowanie zespołu przez generała Syrskiego, w oparciu o który będzie. Pełnił swoje nowe obowiązki, ale to też nie ma co popadać w jakieś takie nuty histeryczne, jak wśród niektórych komentatorów słyszałem, że załóżny został odwołany, to nie, wiem, nie wiadomo, co tam będzie się działo. Generał Syrski jest oficerem bardzo doświadczonym. Walczy od 2014 roku. Ma na swoim koncie wiele bardzo poważnych i udanych operacji. Przypomnijmy, że on, był odpowiedzialny. on był odpowiedzialny za obronę Kijowa. On był głównym przygotowującym i wykonującym kontruderzenie na Charkowszczyźnie, dzięki któremu Ukraińcy odzyskali naprawdę bardzo dużą część północno-wschodnich terenów. Więc to jest doświadczony oficer. I to, co jest też ważne, że to jest generał, który nie jest zaangażowany w ogóle politycznie. Ja nie chcę mówić, czy generał założny sam jakby zaangażował się politycznie, czy polityka go wciągnęła, bo to też są dwie różne kwestie. To w ogóle nie chcę tego oceniać, ale fakt jest taki, że w pewnym momencie on był przynajmniej w medialnym sporze. Kandydatem na prezydenta, potencjalnym kandydatem na prezydenta. Prezydentem Zełyńskim. No sam fakt na pewno, dlatego mówię, że mógł zostać w to wciągnięty, bo na przykład nie sądzę, żeby on inspirował sondaże, które były powszechne na Ukrainie, gdzie badano poparcie dla partii Zełońskiego i partii Załużnego. I to nie partii zełańskiego rozumianej jako sługa narodu, bo ta partia ma dzisiaj fatalne notowania i szoruje w sondażach brzuchem pod dnie, tylko no, powiedzmy wszystkie siły polityczne, które wspierają zełańskiego, były porównywane w takich badaniach właśnie sondażowych z poparciem potencjalnym dla partii załóżnego. No, politycy jak widzą takie sondaże i widzą co się dzieje, no to zaczynają działać i reagować nerwowo, ale zakładam, że to właśnie nie generał załużny inspirował takie sondaże, tylko trochę ta polityka sama go wciągnęła. Fakt faktem, że to napięcie było. Dzisiaj w momencie, kiedy stanowisko głównodowodzącego objął generał Syrski, tak jak już mówiłem, bardzo doświadczony oficer z wieloma sukcesami na koncie już z tych ostatnich lat, no to przynajmniej na razie to napięcie polityczne powinno zniknąć, no, ale sytuacja będzie trochę na więcej to spokoju. Poprawiło. Sytuacji na froncie to w ogóle, tylko wie pani, no sama zmiana na sytuację na froncie jakby nie miała takiego wpływu bezpośredniego. Pewnie to będzie można oceniać, czy będą mogli oceniać analitycy wojskowi bardziej niż my komentatorzy za kilka miesięcy, tak? Natomiast mm, bez wątpienia generał y, założny znany jest z troski o żołnierza. To znaczy on, mm, ja wielokrotnie w ostatnich dwóch latach słyszałem czy on na on bał o to morale? O, na Ukrainie, że on po prostu bardzo dbał o żołnierza, tak? I to też e, wojskowi w jakim doceniali. Sensie, jak to wyglądało? W takim sensie, że na przykład planując różnego rodzaju operacje, trzeba brać pod uwagę, z jakimi stratami e, trzeba się liczyć. Prawda? Wykonując kontruderzenie, e, zawsze trzeba się liczyć ze stratami, ale można wykonywać to w taki sposób, żeby oszczędzać ludzi, e, ludzi albo, prawda, kosztem sprzętu, czy kosztem e, wielkości sukcesu osiągniętego, albo myśleć raczej właśnie o osiągnięciu określonych celów wojskowych, mniej myśląc o żołnierzach. Więc generał załóżny, tak jak ja, generał Syrski, tak jak ja wielokrotnie w rozmowach słyszałem, ma opinię oficera, który dba o żołnierzy i na pewno to mu pomoże. Te jego sukcesy właśnie związane czy z obroną Kijowa, czy z tą operacją kontrofensywą przeprowadzoną spod Charkowa, też na pewno budują jego autorytet. Trzeba trzymać kciuki, żeby tak ta zmiana dowodzenia przeszła w sposób jak najbardziej płynny i żeby front no, na froncie działo się jak najlepiej, chociaż widzimy, że właśnie w tej chwili jest bardzo dużo wyzwań. Rosjanie mają przewagę. Ostatnio utrata diewki, prawda, i inne zdarzenia każą patrzeć na to wszystko z pewnym niepokojem. Co tam pani w polityce? Czyli damskie spojrzenie na scenę polityczną. Słuchasz podcastu Niedyskrecje Parlamentarne. Do słuchania. Pojawiły się pogłoski, że z programu nauczania znikną kwestie rzezie wołońskiej. No, pani Barbara Nowacka, minister edukacji, to stementowała. więc ja chciałam pana zapytać, no, jaki miałby to wpływ teraz na tą młodzież, bo chodzi o to, żeby ukraińskie dzieci o tym się nie uczyły, jak rozumiem. Pojawiła się wypowiedź jednego z ekspertów, którzy pracowali nad tą nową podstawą programową, o tym, żeby właśnie nie powodować dyskomfortu ukraińskich dzieci. No, dla mnie jest to całkowicie niezrozumiały punkt widzenia. Trzeba sobie jasno powiedzieć, to co się zdarzyło na Wołyniu było ludobójstwem i rzeczy trzeba nazywać po imieniu. Nie po to, żeby robić komuś przykrość albo żeby w jakąś konfrontację wchodzić, no tylko w nauce, Ludobójstwo jest dosyć precyzyjnie zdefiniowane i jeżeli ono występuje, to trzeba nazywać rzeczy po imieniu. To punkt pierwszy, punkt drugi. Podejście takie, że nie mówmy o czymś, bo komuś może być przykro, jest dosyć naiwne i w gruncie rzeczy fałszywe, dlatego że przemilczając tematy nie rozwiązujemy problemów, tylko raczej je piętrzymy i sobie odkładamy w czasie jeszcze większy kłopot. W związku z tym dla mnie takie podejście, jak wspomniałem, jest niezrozumiałe o tej trudnej historii polsko-ukraińskiej, o ludobójstwie na Wołyniu i byłych kresach południowo-wschodnich. O nich trzeba mówić. Trzeba też mówić o tym, jakie były relacje wewnątrz Drugiej Rzeczpospolitej między Polakami a Ukraińcami, o polityce, która nie zawsze była prowadzona w sposób poprawny, o dyskryminacji Ukraińców w niektórych częściach kraju, o ograniczaniu szkolnictwa, o akcji pacyfikacyjnej, która miała miejsce, wskutek której Spalono szereg grekokatolickich cerkwi, i tak, dalej, i tak dalej. O tym wszystkim trzeba po prostu mówić uczciwie, bo to jest część naszej historii polskiej i ukraińskiej, no a tylko budując naprawdę, możemy liczyć na to, że te relacje polsko-ukraińskie będą poprawne. Więc mam nadzieję, że finalnie ten zły pomysł nie zostanie zrealizowany i ludobójstwo na Wołyniu będzie nadal w podręcznikach, nazwane w sposób właściwy. uh I, I tak, żeby każdy uczeń wiedział o tym, co się wówczas działo na tamtych terenach. A co się dzieje teraz w kwestii ekshumacji? No bo mieliśmy te znalezione szczątki w późnikach. No, według i... mojej wiedzy nic się nie dzieje, chociaż ja oczywiście nie mam wiedzy jakiejś takiej bieżącej z, dotyczącej działań obecnego rządu, ale myślę, że się nic nie dzieje, bo po pierwsze jeszcze wówczas, kiedy przed, przed zmianą premiera no, czekaliśmy na odpowiedź ze strony ukraińskiej w sprawie przeprowadzenia ekshumacji, prawda? Bo po tym, jak zostały znalezione szczątki, to wystąpiliśmy o możliwość ekshumacji i pochówku. Do momentu zmiany premiera nie nadeszła odpowiedź. Myślę, że w tej chwili... Nie e, nadejdzie. Myślę, że w tej chwili no, no, no nie ma dobrej atmosfery do tego, żeby podejmować takie tematy. Ktoś powie, że przecież to jest niezależne od tego, co się dzieje na granicy polsko-ukraińskiej, że to nie Powinno być powiązane i to skandal. Ja mogę się z tym zgodzić, tylko no, rzeczywistość jest taka, jaka jest. Jak nie będziemy jej krytycznie oceniali, czy się ze wzburzeniem mówili o tym, że coś jest skandalem albo tym skandalem nie jest, to, to nie ma znaczenia. No, po prostu fakty są takie. Dzisiaj jest duże napięcie w relacjach polsko-ukraińskich i to napięcie na pewno nie służy rozwiązywaniu spraw trudnych z punktu widzenia, czy to Polaków, czy to Ukraińców. A w ogóle to myślę, że jeszcze wewnątrz polskiego rządu y, trwa właśnie cały czas to y, budowanie swoich zespołów współpracowników w poszczególnych ministerstwach, więc myślę, że na, nawet bardzo prawdopodobnym jest, że nikt się z Polski jeszcze nikt o to nie dokładnie nie, nie Ale... zaczął dopytywać na poważnie. Natomiast zakładam, że ten czas nadejdzie, dlatego że no, PSL na przykład bardzo zawsze podkreślał, jak ważne jest załatwienie tej sprawy, prawda? Więc zakładam, że pamiętam kiedyś z panem ministrem, dzisiaj ministrem, wtedy posłem, Bartoszewskim rozmawiałem o tym, podkreślał, że to jest sprawa bardzo ważna do rozwiązania, więc zakładam, że ten temat będzie podjęty. Natomiast być może jest jeszcze po prostu zbyt wcześnie, jeszcze się politycy koalicji tym nie zajęli. Nie ogarnęli. Środowiska kresowe zarzucały pana rządowi, czyli waszemu rządowi PiSowi, że pomagacie Ukrainie i nie dostajecie nic w zamian, bo oni zawsze narzekali, że jeżeli chodzi o te ekshumacje, o te sprawy historyczne, to robicie się za mało. Czy Pana zdaniem tak teraz z perspektywy czasu uważa Pan, że można było osiągnąć coś więcej? Ja przede wszystkim muszę powtórzyć coś, co zawsze mówię, słysząc ten argument, że nie dostajemy nic w zamian. Otóż dostajemy bardzo dużo. Dostajemy to, że to nie polscy żołnierze giną pod białym stokiem, Sokółką, czy Augustowem, czy w innych miejscach, gdzieś na wschodniej flance. a potencjał militarny Federacji Rosyjskiej każdego dnia jest osłabiany, no więc tak, to jest oni mówią, coś, co dostajemy. Więc pan, to oni a mówią teraz, o tych sprawach historycznych, ale. Nie teraz, o tym. Teraz, tego nikt sprawy, nie teraz sprawy historyczne, um, które mają być łączone z bieżącą polityką, y, ja nigdy nie rozumiałem tego sposobu myślenia, i uważam, że no, ten, to jest sposób myślenia, który. Nie prowadzi do nikąd, można by to doprowadzić do absurdu i zadać pytanie: to co? Powinniśmy powiedzieć w pierwszych tygodniach wojny: OK, nie przekażemy Wam brygady pan sprzętu do wyposażenia brygady pancernej, dopóki tutaj na stole nie znajdzie się podpisany kwit zgoda na wszystkie ekshumacje. No, tak to nie działa, po prostu. Więc. E, Choć oczywiście, myślę, że zawsze wielu można... by uważało, że to jest właściwy sposób postępowania. Ja uważam, że, że, że to nie jest sposób postępowania, który prowadzi do dobrego rozwiązania problemu, czy jakiegokolwiek rozwiązania problemu. Z jednego powodu, że jeżeli kogoś zmuszamy do czegokolwiek, jakichś partnerów zagranicznych, to można być pewnym tego, że w sytuacji przy pierwszej możliwej okazji, kiedy. Ta druga strona będzie mogła się odwinąć, odwinie się z podwójną siłą. W związku z tym tutaj raczej trzeba wypracować, ja wierzę w to, że trzeba wypracować wspólnie takie rozwiązanie, które załatwi ten problem definitywnie, a to niestety wymaga czasu, o czym już wielokrotnie mówiłem i to nie jest odsuwanie tego na wieczne nigdy, to nie jest uciekanie od problemu, to jest po prostu stwierdzenie człowieka, który od wielu lat stara się tą problematyką zajmować i widzę co działa, a co nie działa. To znaczy możemy bardzo głośno krzyczeć i bardzo e, płomienne wygłaszać przemowy i to nas nie przybliża do celu, a możemy próbować działać trochę mniej widowiskowo, a ekshumujemy jedną mogiłę, drugą mogiłę i może to nas przybliży do I tego, sprawy żeby do dokładnie i przy, przybliż nas do tego, żeby nastała, nastał stan normalny, a dla mnie stanem normalnym jest taki stan, w którym Polacy ekshumują wszystkich, kogo chcą na terenach dzisiejszej Ukrainy. Ukraińcy ekshumują wszystkich, których, których chcą na terenach dzisiejszej Polski, bo pamiętajmy, że osoby narodowości ukraińskiej również leżą na terenach, pochowane na terenach należących dzisiaj do Polski. Co pan zrobił na Ukrainie? Bo chyba nie chodzi tylko o Rzeź Bołyską, ale chodzi też o te kwestie tych lwów, które zostały odsunięte. Co się udało temu rządowi zrobić przez ten okres? Ja nie wiem, czy się. Znaczy no nie wiem, e, jakbym miał to przedstawić, żeby się narazić na zarzut albo nadmiernego chwalenia się, albo nadmiernej krytyki. E, że może za mało może pan liczyć, ale znaczy, będziemy. Ja będę się śmiała, że jest pan chwali piętą, a Jaśka będzie mówiła nic, że się nie zrobili. Można powiedzieć. Tak, nie jestem w stanie ocenić, czy, byliśmy, y, czy było możliwe zrobić więcej niż zostało zrobione. A co zostało zrobione? Zostały odsłonięte lwy na cmentarzu Orland Woskich, e, została wydana po 10 latach zgoda na e, poszukiwania. W konsekwencji czego w późnikach właśnie odnaleziono grup blisko 100 zamordowanych przez UPA Polaków, e, została wydana zgoda na e, remont, renowację polskiego cmentarza. Wojennego. Wojskowego wystryju. Temat, tematy historyczne, które przez prawie 10 lat były zamknięte, ruszyły. Ruszyły oczywiście nie w tym tempie i nie w tej skali, jakiej byśmy sobie życzyli, ale po tych 10 latach na pewno ta sytuacja nastąpiło pewne nowe otwarcie. Jak Dalej będzie, będą się te sprawy toczyły, tego nie wiem, bo nie wiem, A na pan ile się tym zajmuje? Obecnie. No teraz rząd, jako poseł opozycji, teraz ale... mogę się zajmować tym wyłącznie jako wolontariusz, prawda? Jako parlamentarzysta, jako osoba, która wspiera organizacje pozarządowe, które się zajmują taką problematyką. No więc to nie jest ta sprawczość, którą posiada każdy rząd, tak? A nie wiem, jak będzie to dalej wszystko wyglądało, bo nie wiem, jaka będzie determinacja po stronie rządu, żeby poważnie tym się zajmować, a nie tylko w, na na poziomie werbalnym, a to wymaga właśnie takiej organicznej, wewnętrznej jednak pracy. No więc nie wiem, jak będzie do tego podchodził rząd. Dwa, nie wiem, jakie będą relacje polsko-ukraińskie, na co mają wpływ sprawy, o których dzisiaj rozmawialiśmy już. Więc nie wiem, czy będzie po prostu atmosfera do tego, żeby kolejne kroki wykonywać. Co tam pani w polityce? Czyli damskie spojrzenie na scenę polityczną. Słuchasz podcastu Niedyskrecje parlamentarne, do słuchania. Na koniec chciałyśmy pana spytać o taką garść wspomnień z y, y, początku wojny. Czy pamięta pan na przykład pierwszy dzień, kiedy swój pierwszy dzień, kiedy wojna wybuchła, co pan wtedy robił i co robiliście w ogóle w rządzie? Ja pamiętam y, dobrze noc. Y, z 21 na y, 20. Od 23, Nie, na, 23 24. na 24 lutego bo wtedy bardzo długo byliśmy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a potem mimo tego, że pojechaliśmy wszyscy do domu, to byliśmy w kontakcie bezpośrednio z premierem i wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, czyli panem Jarosławem Kaczyńskim. No, kiedy, pamiętam moment, kiedy właśnie przyszła informacja, że rozpoczął się atak, kiedy się rozpoczęło przemówienie. Prezydenta Putina, który właściwie w tym przemówieniu zakwestionował państwowość ukraińską, bo to też była to, to był taki ważny moment. Wszyscy już wiedzieli w tych ostatnich dniach, że dojdzie do wojny, natomiast nikt nie wiedział do końca, jaka skala będzie Jak tego ona konfliktu. Będzie wyglądała? Jakie są rzeczywiste cele i wojskowe, i polityczne Władimira Putina. I on w tym przemówieniu to powiedział wprost. On zakwestionował w ogóle państwowość ukraińską jako taką, prawda? Więc wszyscy zrozumieli, Mieli wtedy, że to będzie naprawdę taka wojna, która ma na celu zniszczyć państwo ukraińskie w tej formie, której do tej pory Funkcjonowało. No, i pamiętam o 6 rano, też rozpoczęło się posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, połączonego z Komitetem Bezpieczeństwa, na których były te sprawy omawiane i były podejmowane decyzje dotyczące pierwszych działań związanych z wybuchem wojny. Jaka była pana pierwsza myśl? Co pan myślał, kiedy e, dowiedział się Pan o tej wojnie? No bo rozumiem, że cała noc nie przez pana, o 6 rano spotkanie. Pan ja najbardziej pamiętam. W ja tak, tylko że wie pani, ja pamiętam z tamtej nocy przede wszystkim cały czas taki takie niedowierzanie, które mi towarzyszyło przez całą tamtą noc i, i wcześniejsze dni, I, i w tej nocy, i o poranku było szczególnie jakby to uczucie mocne, bo ja, podobnie jak bardzo wielu ludzi, cały czas nie wierzyłem, że wojna, taka jaką znamy z filmów o II wojnie światowej, może u, naszej, u naszych granic się rozpocząć. prawda? No, myślałem o jakimś konflikcie, który będzie no, pewnie poszerzeniem tego konfliktu, który był zamrożony na wschodzie Ukrainy, prawda? Ale raczej takim zimnym niż gorącym, nie, tak? Nie, no myślałem, że będą działania biorąc pod uwagę te informacje, które już posied, posiadaliśmy i to co się działo na pograniczu ukraińsko-białoruskim, ukraińsko-rosyjskim. Wiedzieliśmy, że konflikt się rozwinie i to będzie już gorący konflikt, przejdzie do fazy gorącej, ale no, nikt nie wiedział, że to będzie taka skala, że właśnie wybuchają nam tuż za granicą między Lwowem a granicą Polską czy pod Samborem, rakiety rosyjskie, prawda? W związku z tym e, ja bardzo właśnie dobrze pamiętam ten stan niedowierzania, który mi towarzyszył przez długi czas, ale tak jak powiedziałem, tak jak wielu osobom, no, jeśli ktoś dzisiaj opowiada, że wszystko wiedział, wszystko przewidział, i tak dalej, to po prostu mówi nieprawdę, bo ja rozmawiałem wówczas z bardzo wieloma politykami, yy, i polskimi, i, i niepolskimi, yy, i naprawdę yy, bardzo wiele osób yy, nie, nie no, bardzo wierzyło, nikt nie że przewidział wojny wojnę, pełnoskalowej. wojna pełnoskalowa no, no, będzie miała miejsce. Różni rusz, no, generałowie, nie, 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 z którymi nie, nie, rozmawiałam, nie, nie, nie też mówili, nikt, że to, to będzie jest tak w końca. najgorszym wypadku tam na wschodzie i by zagarnięcie korytarza do Krymu. Krym, zagarnięcie korytarza. Ale nie, że, że próba zdobycia Kijowa. Nie no. do końca y, mogę się zgodzić, mm. dlatego że y, nasze partnerskie służby wywiadowcze od pewnego momentu bardzo precyzyjnie informowały, informowały o zagrożeniu i o tym, jak ten konflikt może wyglądać. Tylko że czym innym jest czytać jakieś raporty, prawda, a czym innym jest uwierzyć, że to się naprawdę zdarzy, prawda, i że rzeczywiście się dzieje. No więc to jest jedno z tych uczuć, które y, będę pamiętał, które towarzyszyło mi w tamtych dniach. No tak, a później trzeba było się wziąć do roboty, no i chociażby do zorganizowania tej wizyty Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego w Kijowie. No w tej książce Polska na wojnie było napisane, że to pan to organizował bez wiedzy Szefa służb, czyli jak rozumiem Mariusza Kamińskiego. Nie, no, ja nie będę się odnosił do szczegółów różnych opowieści, które krążą i do których pani redaktor się odnosi. Wtedy każdy z ministrów, każdy z członków rządu czy pracowników administracji praktycznie od pierwszych godzin był. No, nastawiony na to, żeby pomagać Ukrainie. I to była bardzo różna pomoc, bo zaczynając od tego, że trzeba było pomagać ludności cywilnej, poprzez to, że premier z prezydentem rozpoczęli od razu akcję budowania politycznego poparcia dla Ukrainy, kończąc na pomocy wojskowej czy takiej bezpośredniej pomocy w różnych sprawach, o których prosili nasi ukraińscy partnerzy. Na pewno wtedy. I to też właśnie to jest jeden z takich elementów we wspomnieniach mocno zakorzenionych, było dużo chaosu, dlatego że nikt nie był przygotowany na to przede wszystkim sami Ukraińcy nie byli przygotowani na to, więc tam był gigantyczny bałagan. My też nie byliśmy przygotowani na problemy tej skali, prawda? Więc tutaj też mnóstwo rzeczy było robionych spontanicznie. Natomiast trzeba powiedzieć, że absolutnie wszyscy i politycy, i urzędnicy, przynajmniej ci, których ja znałem i z którymi przyszło mi współpracować, no byli zaangażowani na 110% swoich możliwości i nie ma mowy o tym, że nie wiem, ktoś pracował od 8 do 16, prawda? Albo mówił, nie, nie, to nie jest mój zakres obowiązków. Wtedy naprawdę wszyscy Polacy, bo to przecież nie tylko politycy i urzędnicy, ale wszyscy Polacy byli zdeterminowani, żeby pomagać zaatakowanym Ukraińcom. No tak, ale jednak wysłanie premiera, no i wicepremiera w kraj ogarnięty wojną. No to było duże ryzyko. To było ryzyko, natomiast to była też świadoma decyzja obu premierów, czyli premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Pamiętam taką rozmowę w noc, późnym wieczorem, przed wyjazdem, gdzie padło takie zdanie z ich strony, że czasami są sprawy ważniejsze niż osobiste bezpieczeństwo. I trudno się nie zgodzić z tym. Oczywiście no dzisiaj możemy opowiadając po dwóch latach, prawda, ktoś może sobie ironicznie to komentować albo robić żarty z tego, ale fakty są takie, że wtedy też nikt nie wiedział, jak sytuacja będzie się rozwijała. Kijów był otoczony w części przez. Chętnych do, do wizyt nie było załatwiał. Oczywiście, wiele. że nie było mało no. tego e, mało tego. E, no... Przy tych pierwszych wizytach były osoby, które po prostu odmawiały wyjazdu ze względu na obawę o własne bezpieczeństwo. A co odmówił? Tak? Nie powie pan, no wiadomo. A co na panu zrobiło największe wrażenie, jak pan już pojechał na Ukrainę, do tego kraju ogarniętego wojną? Ja akurat byłem tam chyba drugiego dnia wojny. Z ministrem Adamczykiem byliśmy pod Lwowem, dlatego że organizowaliśmy pociągi ewakuacyjne, które odbierały ludność cywilną uciekającą. Nie, nie, to w pierwszych dniach to, 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 to przede wszystkim chodziło o udrożnienie granicy. To też, no, dzisiaj może nam się to wydawać ważne, ale też przez ileś dni sami Ukraińcy nie, nie mogli jakby dojrzeć do tego, żeby otworzyć granicę i uprościć maksymalnie procedur tak, żeby Udrożnić przejścia, Dlaczego? prawda? Były gigantyczne tłumy. Nie chcieli wypuszczać ludzi? Nie, nie to były się, kobiety będą... i dzieci. No panie, no, ja, ja pamiętam właśnie tego drugiego dnia, jak jechaliśmy w nocy samochodem od przejścia w Szegini do Lwowa i ciągnącą się dziesiątki kilometrów kolejkę samochodów, niektórych już porzuconych, kobiety z wózkami, które szły w kierunku granicy. No To są takie, jakby sceny i widok, taki, którego mm. się nie zapomni, pewnie do końca. Do Końca życia. No, natomiast, e, tak jak powiedzieliśmy, w tych pierwszych dniach wszędzie był bałagan i chaos, tak. Ukraińcy też nie mieli tego przemyślanego, podobnie jak my nie mieliśmy do końca przemyślanego tego, co zrobić w sytuacji, kiedy pojawią się setki tysięcy ludzi na granicach, bo to do tego się sprowadzało. Byliśmy przygotowani na przyjmowanie uchodźców, MSW się tym wcześniej zajmowało, ale jednak ta skala no, przerosła wszelkie szacunki po jednej i po drugiej stronie. No więc na bieżąco różne rzeczy były, dziś jak się śmieją niektórzy i pokazują to jako przejaw, Skrajnej nieodpowiedzialności na bieżąco na telefon pomiędzy ministrami polskimi, ukraińskimi, polskimi a polskimi yy, ustalane. Tak? I yy, tak po prostu ten początek wojny wyglądał. Mm. No tak, ale mówi pan, Eliza zapytała to, co na panu zrobiło wrażenie, no ale pan też opowiadał, że wojna ma też inne oblicze, to znaczy takie normalne po jakimś czasie, tak? Że ludzie zaczynają normalnie żyć, gdzieś jest budka z kebabem, gdzieś żołnierze Tak, przychodzą. tak, to opowiadałem właśnie o tym, jak byliśmy w Bachmucie i tuż za Bachmutem, gdzie po prostu miasto wyglądało jak z filmu katastroficznego i toczyły się już wewnątrz miasta walki tuż, po wyjechaniu za rogatki stała bubka, budka z szaszłykami, akurat nie z Kababem, ale z szaszłykami. I ci ludzie, którzy tam walczyli z frontu, potrafili przyjechać właśnie mając kilka godzin przed, dosłownie na 15 minut wziąć te szaszłyki i wracać do siebie. Znaczy, to jest taki dysonans. Ja pierwszy raz doświadczyłem tego w Gruzji w 2008 roku, jak pojechaliśmy z pomocą humanitarną. I wtedy gori było zajęte jeszcze przez Rosjan. Rosjanie no, byli kilkadziesiąt kilometrów od Tbilisi, prawda? A w Tbilisi, a my byliśmy pierwszym transportem w ogóle pomocy, który dotarł do Gorii. To wjechaliśmy od strony Oseti. No i miasto też, no to było niezwykłe przeżycie, już nie chcę o tym opowiadać. W każdym razie pod wielkim wrażeniem tego, co tam zastali, zobaczyliśmy i po przekazaniu tej pomocy, tam zostali w mieście wtedy tylko starsi ludzie albo chorzy, wszyscy inni uciekli. Więc a miasto, miasto było zrujnowane? opustoszone. opustoszone? Nie, Gorii nie było zrujnowane. Tam były pojedyncze bloki zniszczone po ostrzale, artylerii artyleryjskim. Natomiast no po prostu opustoszałe miasto, gdzie zostali tylko właśnie starcy i osoby chore, czy niepełnosprawne. Tam nie było przez ileś dni wody, prądu i tak dalej, i tak dalej. Nieważne, zostawiliśmy pomoc, wracamy do Tbilisi, czyli kilkadziesiąt kilometrów od tego miejsca, a w Tbilisi impreza na całego, wszystkie knajpy otwarte, tłumy ludzi bawiących się, młodych mężczyzn, i tak dalej, i tak dalej. Nie? I dla mnie wtedy to było szokiem, no bo każdy kto właśnie czytał wspomnienia z II wojny światowej, to przynajmniej ja, ale też wiele osób, z którymi rozmawiałem, wyobrażaliśmy sobie, że cały naród prawda myślał tylko o tym, jak wyrzucić okupanta, jak pokonać wroga i tak dalej, i tak dalej. No, a ludzie normalnie żyją. To jest może takie banalne odkrycie, ale jak się samemu tego doświadczy, że z jednej strony tutaj wojna, tu ludzie umierają, jakieś heroiczne momenty, dramatyczne momenty, parę kilometrów dalej toczy się normalne życie, ktoś chce zarobić, ktoś komuś coś ukradnie, ktoś komuś coś podaruje, ludzie się kochają, umierają, no po prostu muszą się do tej sytuacji przyzwyczaić, tak? No i dzisiaj na Ukrainie też tak to wygląda, że z jednej strony jest front, na którym giną setki i tysiące osób, prawda? Z drugiej strony normalne, wstawiam cudzysłów mówiąc, normalne, ale no życie, bo każdy właśnie stara się jakoś mimo tego wszystkiego normalnie żyć i funkcjonować. A czy zmieniły się nastroje wobec Polaków na Ukrainie przez... Te dwa lata? Czy jak teraz pan jeździ, to wyczuwa pan zmianę? Ja tego, ja tego nie zauważyłem. To znaczy, y, cały czas sympatia. A oczywiście te pierwsze dni to w ogóle były niesamowite, bo. Y, tydzień po tej wizycie, o której dziś rozmawialiśmy, premierów w, w Kijowie, my tam przyjechaliśmy z konwojem pomocy humanitarnej do samego Kijowa i wtedy to był rzeczywiście dla Ukraińców szok. Pamiętam w, no pod, Pamiętam pod Kijowem taką sytuację, jak wjeżdżali, wjechaliśmy do jakiegoś miasteczka nad ranem, jak ludzie zobaczyli polskie samochody, polski transport, to ludzie stali na ulicach i Laskali i machali rękami, więc to były bardzo poruszające takie momenty, i takich reakcji już nie ma, ale sympatia wśród zwykłych Ukraińców do Polaków jest cały czas olbrzymia. Ja nie zauważyłem e, zmiany. Bardzo dziękujemy mhm. za tę rozmowę. Naszym gościem był pan Michał Dworczyk, poseł Pisu w, w poprzednim rządzie premiera Mateusza Morawieckiego, szef kancelarii pana premiera. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję panie. To były niedyskrecje parlamentarne do słuchania. Słuchajcie nas w czwartek o 14 na Wprost.pl i w piątek o 14 na YouTubie i Spotify. Jan Miziołek i Eliza Olczyk. To był podcast Niedyskrecje Parlamentarne do słuchania. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego, czytaj w każdy poniedziałek najnowsze niedyskrecje Parlamentarne, a także informacje, analizy i wywiady na wprost.pl oraz śledź nas na Twitterze i Facebooku wprost. Nagranie i produkcja Studio Plac.